Witam serdecznie na moim kanale. Ja już mam poranny spacer zaliczony. Będąc w lesie, znalazłam niewielką ilość, ale wystarczającą do naszego pysznego śniadania. Dzisiaj zrobię jajecznicę z kurkami. Zapraszam do oglądania. A więc mam tutaj około 150-170 gram kurek. Nie jestem pewna. Ja już sobie je opłukałam, oczyściłam pędzelkiem. I w tej formie będę je dusić. Jest jeszcze jeden sposób na czyszczenie kurek, ale to już bardziej jak przygotowuję sosy lub zupy. To na oddzielny film. Także kurki. Potrzebujemy połówkę cebuli, 2 lub 3 jajka według uznania, łyżka masła, czarny pieprz, ja sobie go zmielę w moździerzu, sól do smaku, łyżkę śmietany lub mleka i kilka gałązek natki pietruszki. Połówkę cebuli kroję w kostkę. Cebulę przesunę sobie na bok i pokroję grzyby. Takie drobne grzybki, to ich nie kroję w ogóle. Poza tym niektóre z nich zjadły mi ślimaki, więc one już i tak się rozsypują. Więc tak może na pół, też niezbyt drobno. Kroję tylko te większe. No i te drobne już sobie zostawię. Grzyby z powrotem do miseczki. Na patelni roztapiam łyżkę masła. I podsmażam na niej cebulę. Cebulę smażę do momentu, aż się zeszkli. Do cebuli wrzucam grzyby i będę smażyć razem z cebulą około 5-10 minut. W czasie, gdy grzyby z cebulą się duszą, przygotowuję moją masę jajeczną. Do miseczki wbijam jajka. Dodaję łyżkę śmietany, wtedy jajecznica będzie bardziej wilgotna i pulchniejsza. Dodaję sól. I odrobinę pieprzu. Masę jajeczną dobrze mieszam. Kurki już się podsmażyły, poddusiły razem z cebulką. Woda troszkę odparowała. Teraz dodajemy masę jajeczną. I mieszamy, nasza jajecznica zgęstnieje. Po tym czasie nasza jajecznica pyszna i pachnąca będzie gotowa do podania. Pyszna, delikatna i wilgotna, o grzybowym smaku jajecznica, naprawdę bardzo dobra. Polecam Wam pójść na spacer, znaleźć kilka kurek i zrobić sobie na śniadanko taką właśnie przepyszną jajecznicę. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę udanego grzybobrania w tym roku. Trzymajcie się!